No tak, zgadza się. Pierwszy medal seniorski na długim basenie. No, dobry wyścig finałowy. Tak, mógłbym go ocenić, że był naprawdę w porządku i czas też nie najgorszy, najlepszy w tym sezonie. Dało to teraz trzecie miejsce, więc no super. No, myślę, że to się stanie normą. Rok temu na każdej międzynarodowej imprezie też trzymałem wysoki poziom. W tym roku też. No, nie aż tak wysoki jak rok temu, ale jednak wysoki, więc myślę, że to będzie z roku na rok. Tak samo jak nie coraz lepiej. Plan był taki, żeby właśnie otworzyć bardzo mocno, a potem już co będzie, co będzie, to będzie. Nie chciałem właśnie gonić zawodników, tylko raczej płynąć tam z nimi w stawce. No wyszło trochę inaczej, że drugą pięćdziesiątkę popłynąłem szybko, musiałem ich gonić. I na ostatnich metrach no, nie miałem pojęcia, który jestem. Miałem oczywiście nadzieję, że z przodu, ale nie miałem pojęcia, który jestem. Tam była tylko głowa w wodzie i już płynięcie do ściany. Wszystko się okazało, jak dopłynąłem i się obróciłem.